Podlaski Fundusz Rozwoju. Jesteśmy po to, byś ty mógł realizować swoje marzenia, tworzyć nowe miejsca pracy, inwestować, rozwijać się i prowadzić dochodowe przedsiębiorstwo. Podlaski Fundusz Rozwoju to marka sama w sobie. Przekonaj się o tym osobiście. www.pfr.org.pl. Podlaski Fundusz Rozwoju. Zawsze do twojej dyspozycji. Trzy miesiące spędzi w areszcie 30-latek, który o pomoc poprosił policję. Powód wezwania był prozaiczny. Zatrzasnęły się drzwi do jego mieszkania. Z ratunkiem pośpieszyli i policjanci, i strażacy. Kiedy pomoc przybyła na miejsce, zgłaszającego prośbę o interwencję już nie było, ale na funkcjonariuszy oczekiwała osoba opiekująca się mieszkaniem. Gdy udało się do lokalu wejść, widok zaskoczył mundurowych. Na krześle stała taca, na niej zaś biały proszek, banknot i foliowe torebki. Taki widok skłonił policję do bliższego przyjrzenia się mieszkaniu. W efekcie w lodówce odkryto kilka woreczków ze skrystalizowanym proszkiem, pod łóżkiem w papierowej torbie spakowane były kolejne, tym razem foliowe torebki z tabletkami oraz paczka z proszkiem. Narkotest szybko rozwiał ewentualne wątpliwości. 900 gramów ekstazy w tabletkach, podobna ilość metamfetaminy i niemal ćwierć kilograma amfetaminy. Kilka dni zajęło policjantom znalezienie 30-latka, który wreszcie wpadł na ulicy. Prokurator już dzień po zatrzymaniu postawił mężczyźnie zarzuty posiadania znacznej ilości narkotyków. Sąd sprawnie zdecydował o 3-miesięcznej sankcji polegającej na tymczasowym areszcie. Na tym jednak się raczej nie skończy, bo kodeks karny przewiduje za posiadanie znacznej ilości takich środków psychoaktywnych aż 10 lat pozbawienia wolności.